właśnie jadę do Żywkowa. W tym roku wydarzy się tutaj coś, co zdarza się na świecie raz na 10 lat. W lipcu co dekadę liczy się bociany. W okresie wylęgania się piskląt w Żywkowie właśnie na jednego mieszkańca przypadają średnio 4 bociany. Muszę to zobaczyć. Na świecie żyje ponad 170 tysięcy bocianich par. Z tego ponad 40 tysięcy buduje gniazda w Polsce. Prawdziwe jest więc stwierdzenie, że co czwarty bocian jest Polakiem. W Żywkowie polskie bociany mają najlepiej, a turyści naprawdę mają co podziwiać. Żywkowo leży pod granicą polsko-rosyjską. W sumie bliżej stąd do miasta rosyjskiego niż do polskiego sklepu w sąsiedniej wiosce. Mieszkańcy wsi są w części Ukraińcami, przesiedlonymi z podrzeszowskiej wsi z akcji Wisła. Obecnie jest tu 6 zamieszkanych gospodarstw i aż 48 bocianich gniazd. Znajdzie się tu nocleg, pyszne mazurskie dania dla turystów i coś jeszcze. Chyba trochę za daleko zajechałem. Żywkowo stało się sławne w latach 90., kiedy przyjechał tu duński ornitolog i odkrył drugą w Europie kolonię bociana białego. 52 gniazda na 9 gospodarstwach. Inni uważają, że odkrywcą bocianiej wioski był Jerzy Szynkowski. W swoich przewodnikach turystycznych zachęcał do zwiedzania tych miejsc właśnie z powodu bocianów. Żywkowo dostało też statut europejskiej bocianiej wioski. Zaczęły tu przyjeżdżać telewizje z różnych stron świata, m.in. z Japonii i Afryki. Tutejsze boćki zagrały nawet u Andrzeja Wajdy w Panu Tadeuszu. Adam, a powiedz mi, dlaczego właśnie w Żywkowie, właśnie tutaj jest tyle bocianów? Znaczy, wiesz, tak naprawdę to jest ciężkie do stwierdzenia, no bo jakby istnieją różne tutaj takie miejscowe teorie, dajmy na to, że to są faktycznie jakieś w niedaleko kamienie energetyczne 3 i w tym trójkącie znajdują się faktycznie największa tutaj populacja w Polsce tych bocianów, ale są też takie bardziej naukowe po prostu, że tutaj ten jednak krajobraz nie jest taki zniszczony przemysłem, szczególnie przemysłem ciężkim i to po prostu powoduje, że one lubią ten klimat, tak? Być może też usytuowanie jakoś geograficzne, no jednak najbardziej sprzyja im, żeby tutaj mieć ten lęk i wychować młode. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo rzeczywiście ten rejon, Żywkowo szczególnie, no to jest takie miejsce niezwykłe. Zagęszczenie bociana jest ogromne. Czy to nie wpływa na pozostałe gatunki, to, że ten jeden jest taki dominujący? Na niektóre może tam troszeczkę wpływa, tak? Ale generalnie mówi się o tym, że bocian jest takim parasolowym, można powiedzieć, gatunkiem. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę przy jego populacji też zwiększa się populacja innych gatunków. Ludzie dbają tu o bociany. W 1998 roku wyremontowali we wsi 13 słabych dachów, aby mocno utrzymywały gniazda. Zamontowali też specjalne platformy, na których gniazda są bezpieczne i nie spadają razem z pisklętami. Rok po tych pracach w Żywkowie pojawiło się aż 10 bocianich par więcej. Cóż to za piękne miejsce, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na wieży widokowej, która znajduje się w gospodarstwie tutaj Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ty jesteś pracownikiem tego towarzystwa? Tak, ja jestem tutaj pracownikiem. No czym się zajmujecie? W jaki sposób pomagacie, chronicie ptaki? Staramy się ułatwiać im życie, nie utrudniać, co jednak w naszej domenie człowieka, tak? Tak jednak my ludzie mamy, że nie do końca współpracujemy z tą naturą. Także staramy się im pomagać, nie do końca uzależniając je od nas samych.
co dokładnie w takim razie robimy? No właśnie. Budujemy platformy, aby faktycznie i nam, im lepiej się żyło, żeby te gniazda nie spadały z dachów. Kopiemy oczka, żeby miały większą ilość pokarmu, tak, do zdobycia, mogły więcej zdobyć tego jedzenia. No i oczywiście tutaj kosimy łąki. No właśnie, a czy badaliście, czy wiecie, ile średnio waży takie bocianie gniazdo? No, bocianie gniazdo potrafi naprawdę bardzo dużo ważyć. My akurat nie badaliśmy, ale kiedyś znalazłem informację taką, że w Niemczech, to chyba było rekordowe gniazdo, ono waży praktycznie 2 tony. Ciekawi mnie ta rzecz, no tak, tu jest platforma bez gniazda, tu też, a tutaj jest po środku jeszcze trzecia propozycja, z której one skorzystały. Co to jest? To jest tak naprawdę taka boczna dacza dla tych bocianów. Boczna dacza? Tak, bo kiedy tak naprawdę już taka doświadczona para, ona wie, że jak młode przyjdą, to i dużo hałasu w tym gnieździe, jak wiadomo, u ludzi, z dziećmi, prawda, w domu. Dlatego po prostu kiedy te maluszki siedzą, a już są duże, tak jak w sumie teraz, no to żeby odpocząć, czy jak z żerowiska wróci, czy na noc, to właśnie zajmuje to gniazdo i tam ma taką swoją drugą siedzibę. O! Teraz świetnie słychać. Klekot. Co to właściwie jest i co to oznacza? Między innymi jest to po prostu zaznaczenie swojego terytorium. To jest głównie dla ptaków tego samego gatunku. Bociany tak samo zaznaczają swój teren klekotem, pokazują swoją siłę niejednokrotnie podczas walk właśnie o gniazda. Który głośniejszy, tym silniejszy? Tak, troszeczkę tak. Dochodzi na przykład do bitwy, one się biją, nagle stają obok siebie i zaczynają klekotać. Mhm. Więc to jest takie pokazanie swojej siły. Teraz w ogóle bardzo ładnie widać, one wracają z żerowisk. Mhm. Część przynajmniej z nich. I właśnie rozbrzmiewa taki, no... A czyli on już jak nadlatuje, to już słychać teraz, sygnalizuje, a jestem, tak? Jeszcze nie, to jest tak, jak kiedy on przyleci już do gniazda i oba są dorosłe, to bardzo często wtedy jest ten klekot. I oba bociany wtedy zaczynają klekotać razem. Mhm. Na świecie bociany giną najczęściej zaplątując się w linie energetyczne. Mieszkańcy Żywkowa znaleźli na to sposób i na druty założyli specjalne pomarańczowe baloniki, które odstraszają ptaki. Władysław i Anna Andrzejew przeprowadzili się do Żywkowa w latach 70. Pierwsze gniazda pan Władysław naprawiał po kryjomu, w nocy, bo ludzie gadali, że to wariat. Co piskle wypadało z gniazda, to on biegł po drabinę i wkładał je z powrotem. Kilka albo nawet kilkanaście razy pomógł przezimować boćkom, które nie poleciały do Afryki. Na swoim podwórku otworzył małe bocianie muzeum. Stał się tak sławny jak jego bociany. Niemiecka telewizja zrobiła o Andrzejewach cały program. Pan jest znany z tego, że jak te gniazda spadały, czy jak młode wypadały z gniazda, to pan je ratował, zanosił z powrotem do gniazda. Ja wolałem wnieść bocianka na gniazdo, niż go karmić, bo który już tam naprawdę kaleka był, to się karmił. Ja na dnie niemieckiego bociana starego miałem z niemiecką obrączką, był pod Berlinem obrączkowany w 1983 roku. Także 3 miesiące się kurował. No ktoś go tam samochodem potrącił. Ale jak młody wypadł, w tym roku nawet z młodym gospodarzem z numeru 7, wypadł tam gdzieś bocianek, to ja mówię, chodź, ty mnie podasz, ja pójdę na dach, bo jeszcze młody gospodarz, on nie wiem, nawet jak dachówkę podsunąć na dachu. Weszłem na dach, a na dachu strach. A jak spadnie z dachu, to i po strachu. Różnie bywało, wolałem wnieść na gniazdo bocianka, żeby jego lepiej rodzice wychowywały. A jak to jest, czy co roku do tych samych gniazd przylatują te same bociany, czy one zmieniają gospodarstwa? Bociany młode po wykluciu przebywają rok czasu w Afryce lub 2. Później jak, bo bocian w 3., 4. roku dopiero dojrzewa, przylatuje, gniazda się wyszukuje, ale w promieniu 50 km. Bo jak tu miałem samicę na dachu, jak jeszcze gospodarzyłem, na dachu była obrączkowana w lejdach. Okazało się, że Żywkowie się zagnieździła. To 5 lat było na jednym gnieździe,
Dwa lata na drugim gnieździe, trzeci rok się przeniosła na drzewo, czwarty rok tam gdzieś do sąsiada, tak, że zmieniają i gniazda, i partnerów. Ja wiem, że pan prowadzi swoje własne statystyki od lat tejże populacji tutaj w Żywkowie. Czy tych bucianów przybywa, czy ubywa? Jak te poszczególne lata wyglądały? Różnie bywało. Były lata chude i były lata tłuste. To zależy dużo, w dużej mierze, ile ich przyleci na do ojczyzny. Bo tam, gdzie się bocian wykluje, tam jego ojczyzna, tam jego chleb. Ale na przelotach dużej ginie, jak w tym roku słyszeliśmy, że strzelają do tych bocianów. Także różne lata są. Także, a ostatnio jaka jest tendencja? Z zeszłego roku było 20 osób, a 120 bocianów w Żywkowie. No to ale cieszę się, bo jestem z mężczyzn w Żywkowie teraz najstarszym mężczyzną, ale przybyło dwa młode małżeństwa, troje dzieci. To już jest, wioska młodnieje. Podglądacie bociany po prostu. Tak, bociany. Oj, panie kochanie, patrzę kiedyś tu do żony, mówię, ty, popatrz. No co popatrz? No ale popatrz, jak miłosiernie do komina patrz. A co ty tam bajki gniesz, te głupoty? Ty tylko lubisz bajki wziąć i głupoty tam klepać. Jak ty, ja jak sykan, jak nie skłamię, to prawdy nie powiem, ale mówię, ty ale popatrz, jak się miłosiernie patrzy do tego komina. Słyszę, coś będzie. No niestety, mamy troje dzieci. Panie Władysławie, ale właściwie dlaczego bociany? Ja od dziecinnych lat żyję za panem brat z bocianami. Tam, gdzie się urodziłem, w Armiana, koło Biszczynka, do Biszczynka do szkoły chodziłem. Tam było 12 gniazd bocianów, ponad 30 gospodarzy. I od dziecinnych lat. Tak samo i przyjechałem do Żywkowa, żeniłem się tutaj. Zakochałem się nie tylko w żonie, ale i w bocianach. Bo żona kiedyś powiedziała mnie, tak, ty lepiej te bociany kochasz jak mnie. No ale niestety, z przyrodą trzeba żyć za pan brat. Nie to, że tu gdzieś mam w kronice napisane, że dobrze, że jeszcze są takie miejsca, że ich te miejsca betonem nie zalewi. Pierwsze bociany przylatują tu najczęściej na przełomie marca i kwietnia. Najpierw pojawiają się te najsilniejsze i wybierają najlepsze gniazda. Czasem walczą o nie aż do krwi. Para bocianów spędza ze sobą jeden sezon. Pod koniec kwietnia pojawiają się jaja, a miesiąc później wykluwają się młode, często na dzień dziecka. Całe lato dzieci są w gnieździe, a rodzice dobrze się nimi opiekują. Jak się te bociany liczy? Jak to można zrobić? Przecież one się kręcą, latają, ruszają. No to na początku trzeba zacząć od podstaw. Od podstaw, czyli od zgłoszenia się. Zgłoszenia się. W każdej tak naprawdę województwie jest organizacja, osoba zajmująca się tak naprawdę właśnie tym liczeniem bocianów. Krótko mówiąc, jeżeli się decydujesz, to po prostu wsiadasz w samochód z mapą i jeździsz po każdym siedlisku po prostu ludzi. Zbierając te informacje, tutaj pokażę ci ten formularz. Szczegółowo, tutaj proszę. Tutaj mam też taki przykładowy formularz. Gmina, powiat, województwo, data obserwacji, lokalizacja gniazda, tak. Usytuowanie, platforma, efekt lęgu, stan gniazda, numer zdjęcia, czyli też zdjęcia się dołącza, tak? Tak, warto też by zdjęcie zrobić. Aha. Wiadomo, właśnie nie wszyscy będą się znali na wszystkim, no tak to jakiś tam, można powiedzieć, materiał badawczy. Ludziom, którzy są ornitologami z wykształcenia i mają tym pojęcie, czy naukowo się tym zajmują po prostu. I po prostu wiesz, tylko musisz się zapoznać z instrukcją, jakimiś tam skrótami czasem, w ten sposób sobie dasz. Na przykład to jest platforma, prawda? Jest napisane PD. A tu się domyśli, że to chodzi o platformę drewnianą, prawda? Że po prostu jest skrót, no ale trzeba pokombinować. Efekt lęgu HPM do trzeciej. Tak, czyli że jest w gnieździe para i że ma trzy młode pisklaki. Musisz to później przepisać do internetu, znaczy no, tak naprawdę do formularza internetowego. I tam tak naprawdę te badania są sumowane i po jakimś czasie tak naprawdę są wyniki ale tego. W tym roku po raz pierwszy można to robić przez internet. Tak.
Ponieważ te badania odbywają się, to liczenie się odbywa co 10 lat, wcześniej nie było takich możliwości technologicznych. No dobrze, wpisujemy to do internetu i rozumiem, że to jest potem przetwarzane już przez ornitologów, przez tych, którzy się tym zajmują. A jeśli im się coś stanie, dajmy na to, spadną z gniazda, czy wy jesteście jakoś w stanie im pomóc? Znaczy tak naprawdę my sami nie jesteśmy weterynarzami, a i też nie każdy weterynarz umiałby pomóc. Dlatego po prostu współpracujemy z takim ośrodkiem, to jest Fundacja Batros w Buchwałdzie i tam po prostu kontaktujemy się, jeżeli coś się dzieje. Fundacja Albatros prowadzi ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałdzie. Ten ptasi szpital przyjmuje co roku kilkuset pacjentów. Pomaga też innym podobnym miejscom w dwóch innych województwach. Przez 6 lat fundacja pod hasłem Ptasi Ambulans jeździła po Warmii i Mazurach i ratowała życie wielu dzikim ptakom. Czym spowodowane są urazy bocianów? Długa historia, wszystko zależy od ich wieku tak naprawdę, bo najczęściej, jeśli będziemy iść od samego początku, to przy początku wylęgów w dużej mierze to są wyrzucenia z gniazd, czyli selekcja robiona przez rodziców. Potem jak już podrastają i zaczynają uczyć się latać, to niestety jest ten okres, kiedy one są najbardziej podatne na różnego typu urazy. Związane właśnie z tymi pierwszymi krokami. Ja teraz robię badanie bociana, u którego wydarzyło się coś zupełnie innego. To jest akurat bocian dokładnie z Żywkowa pochodzący. Ładnie już ten staw wygląda. Historia była taka, że gniazdo, na którym on się wychowywał, po prostu spadło i zostało całkowicie zniszczone. Dwójka jego rodzeństwa zginęła w tym wypadku. On to przetrwał, ale przyjechał do nas z bardzo poważnymi urazami. Miał złamane obie kości ramienne, zwichnięte oba stawy łokciowe, zwichniętą żuchwę, nadłamaną pochwę rogową dzioba. Także naprawdę był bardzo poważnie poturbowany. W tej chwili już jest na drugim etapie rehabilitacji. Tam już jest wzrost tych wszystkich złamań. W tej chwili będziemy próbować doprowadzać te kości jeszcze do odpowiedniej wielkości z powrotem i tak dalej. To jest długotrwały, bardzo żmudny proces niestety. No ile to może potrwać? Na pewno dłużej niż rok. Bo z bocianami jest tak, że jeżeli w danym sezonie, kiedy się wyklują, nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie ich wypuścić, to wiadomo, że już trzeba je przetrzymywać do drugiego roku. Teraz pokażę panu jeszcze jeden przypadek, który jest bardzo znamienny. To jest tak młody też i to się dzieje bardzo często, jak mamy do czynienia właśnie z tym, że bociany zbierają śmieci po prostu. A sznurki pozostawiane na polach to jest taki sztandarowy śmieć, który powoduje potworne urazy u piskląt. Zobaczymy, jak to wygląda. Przytułam tego malucha, o którym wspomniałam, który miał zawinięty w wieku pisklęcym sznurek właśnie wokół nogi. Moja kobieta. Tak. Tak wygląda rana właśnie po sznurku od snopowiązałki takim. Ta noga jeszcze jest żywa. To jeszcze jest super sytuacja. Wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że nogi były po prostu powiązane sznurkiem obie i obie martwe już w dalszej części łapy. Jak są jeszcze młode w gnieździe, zaplątują się w te sznurki i tak rosną, tak? Tak. Z tymi sznurkami. Tak. Na przełomie sierpnia i września bocian biały jest już gotowy do lotu do Afryki. Jego podróż trwa około 2 miesięcy. Przed odlotem ptaki zbierają się w duże stada, tak zwane sejmiki bocianie. Lecą razem, wykorzystując prądy powietrzne. Nie latają, ale szybują. Młode boćki zostają w Afryce od 2 do 4 lat i wracają do Polski, aby budować gniazda i zakładać rodziny.
To, czy w 2014 roku, w czasie 7. Światowego Liczenia Bocianów, Polska ponownie okaże się bocianowym mocarstwem, zależy od stanu naszej przyrody. Podstawowym zagrożeniem jest zalesianie terenów otwartych, przed czym należy ten rejon chronić. Inaczej będziemy drugą Danią. Na początku XX wieku występowało tam około 4000 par. Dziś znajduje się zaledwie 6 par. Leksykon dziwnych nazw miejscowości. Lubelskie. Cyców. Rozkosz. Rozkoszówka. Kukuryki. Paskudy. Puchowa Góra. Zagłoba. Zawitała. Łapigus. Dziękuję za uwagę.